Witam wszystkich w trzecim odcinku poradnika rysowania. Dzisiejszym tematem perspektywa. Zacznijmy od tego, czym ona jest. Więc jest to jeden ze sposobów pokazania trójwymiarowości rysowanych przez nas obiektów. Drugim sposobem jest światło-cień, ale o nim w następnym poradniku. Więc zanim przejdziemy do rysowania, zacznijmy od teorii. W najprostszych słowach, czym jest perspektywa? No to jest to po prostu złudzenie optyczne. Przejdźmy teraz do rodzajów perspektyw, które warto, żebyście znali, no jeżeli chcecie naprawdę wziąć się za rysowanie. Więc kulisowa. Na czym polega? Więc jeżeli mamy sobie człowieczka tutaj narysowanego na pierwszym planie, dumny, stoi sobie koleś z rękoma na bokach, kozak w okularach słonecznych, mimo że dopiero początek wiosny, on już kozaczy. Więc mamy sobie go na pierwszym planie i to, co jest za nim, jest przez niego przysłonięte. To jest pierwsza perspektywa, która powstała właściwie już w prehistorii. Na tych malowidłach w jaskiniach pewnie widzieliście wiele razy. Więc to jest pierwszy rodzaj perspektywy. Druga. Drugą jest powietrzna. I na czym ona polega? Więc mamy sobie narysowane dwa domki. Pomińmy to na razie, że drugi jest mniejszy, ale oba w rzeczywistości są pomalowane czarną, bardzo ciemną farbą. I powietrzna polega na tym, że ten pierwszy będzie super ciemny, bo jest blisko nas, strasznie czarny, a drugi będzie bledszy. Na tym to polega, moi drodzy widzowie. Kolejna, no właśnie, jeszcze wam dopowiem taką ciekawostkę. Perspektywę powietrzną wymyślił nie kto inny, tylko Leonardo da Vinci, tak. Tyle rzeczy on wymyślał, że naprawdę warto poczytać sobie o nim. Biografię też miał dosyć ciekawą, także polecam. Kolejna perspektywa. Zbieżna. No, czyli ta, która właśnie najbardziej nas interesuje, którą się zajmiemy. Polega na tym, że obiekt znajdujący się w pewnej odległości od nas wydaje się mniejszy od takiego samego obiektu, ale znajdującego się bliżej nas. Czyli tutaj już mamy tą perspektywę zademonstrowaną. Ten domek był bliżej nas. Tu mamy gdzieś horyzont. Jest większy na rysunku niż ten domek dalej. Gdybyśmy narysowali ten domek taki duży, to nie wyglądałoby realistycznie. By wyglądało wtedy, że ten jest o wiele z tyłu większy od tego z przodu w rzeczywistości. Więc przejdźmy do praktyki. Na razie trzeba to wszystko wymazać, żeby lepiej było wszystko widać. Bo to już nam nie jest potrzebne. Dobra, myślę, że tyle starczy. Więc jeżeli chcemy zgłębić pojęcie perspektywy zbieżnej, czyli musimy poznać podstawowe pojęcia. Więc pierwszym pojęciem jest linia horyzontu. I to jest, gdzie znajduje się linia horyzontu. Jeżeli wyprostujecie teraz głowę, spojrzycie przed siebie, chociażby w monitor, to linia, na której znajduje się wzrok, dokładnie jeżeli prosto patrzycie przed siebie, to jest linia horyzontu. Czyli załóżmy, że stoicie sobie na jednym krańcu pokoju i patrzycie na drugi. Oczywiście widzicie tą ścianę, która znajduje się naprzeciwko was. Widzicie podłogę. I teraz te dwie linie od podłogi idą. Załóżmy, że jesteście wysocy. No, gdzieś tu. Myślę, że część z was właśnie tak będzie widziała ten pokój. I tak, linia horyzontu znajduje się tam właśnie, gdzie patrzycie przed siebie. Czyli linia horyzontu znajduje się w tym miejscu. I wszystkie linie równoległe do siebie, czyli podłoga, no wiecie, pokój jest grając to słupem, czyli wszystkie
te krawędzie od podłogi są równoległe do siebie w rzeczywistości, ale na rysunku one będą się zbiegały do tej linii horyzontu i tutaj w tym punkcie się przetną. Kolejna sprawa. Dokładnie to samo się stanie z sufitem. Tu będą przedłużenia, a sufit będzie tak szedł. Czyli mamy coś takiego. Tu jeszcze mogą się znajdować drzwi. I z drzwiami będzie dokładnie to samo. Też ulegną zjawisku perspektywy. No, jeżeli macie wyższe drzwi, to wiadomo, tak będą wyglądały. Jeżeli niższe, tu powiedzmy się gdzieś kończą, będą wyglądały tak. Załóżmy, że macie niżej drzwi i też ta linia od drzwi będzie szła do punktu zbiegu. Punkt zbiegu jest tutaj, wszystkie linie równoległe do siebie się tu zbiegną. Tu macie drzwi. Jeżeli tu się znajduje, nie wiem, gdzie jest okno, to tak samo. Jest okno. Jeżeli macie, nie wiem, kanapę tutaj gdzieś, tak samo. Na tym polega perspektywa zbieżna, że wszystko, co ma równoległe do siebie krawędzie, zbiega się w punkcie zbiegu, który znajduje się na linii horyzontu. Może jeszcze tu ma miejsce. Pokażę wam, jak wygląda droga. Taki przekrój miasta. Tu był pokój. I myślę, że to wam pokazuje wszystko, jak to, na czym polega dokładnie ta perspektywa. Wszystkie krawędzie równoległe zbiegają się do jednego punktu. A teraz może zanim przejdziemy do rysowania miasta, zobaczmy, jak, załóżmy, że coś jest pod kątem do nas skierowane. Tu było łatwe, bo wszystko było równo do nas. Ale mamy na przykład graniastosób jakiś. I zobaczcie, że są te równoległe krawędzie. Ta i ta z tyłu, której nie widzimy. Ale to już nie będzie jednego punktu zbiegu, tylko będą dwa punkty zbiegu. I nie zawsze na rysunku zobaczycie te punkty zbiegu. Trzeba będzie sobie wyobrazić je gdzieś za kartką i tak narysować te krawędzie, żeby były pod jakimś kątem do siebie. Właśnie na tym to wszystko polega, że to nie jest takie proste, tylko coś trzeba sobie wyobrazić. No ale to przy rysowaniu budynków, przy rysowaniu, nie wiem, pokoju, to się najbardziej przyda. Tu mam jeszcze miejsce. Narysuję wam, jak ulica będzie wyglądała. Podobnie jak pokój. Mamy tutaj tę linię horyzontu. Tu oddzielę, żeby było bardziej przejrzyście. No i ulica będzie tak wyglądała. Tu gdzieś będą budynki. No i to będzie właśnie coś takiego. Że zobaczcie, ten budynek, który znajduje się tutaj, to jest ten sam budynek, który znajduje się tutaj, ale jest o wiele mniejszy. Zobaczcie, jaka różnica. I na tym polega perspektywa. Dziękuję bardzo za uwagę. Kolejny poradnik, tak jak wspomniałem wcześniej, to będzie światłocień. Więc zapraszam. Dziękuję za uwagę wszystkim. Do zobaczenia. Pozdrawiam.